Wielkopolskim popołudniu z Radiem Poznań kolejny gość, a będziemy rozmawiać o dyskryminacji i selekcji klientów w klubie fitness w Swarzędzu za krytykę aborcyjnych protestów. W naszej rozmowie będziemy też poruszymy też kwestię rosnącej zbiórki podpisów w obronie Jana Pawła II, a także porozmawiamy o wzrastającym prześladowaniu chrześcijan, niestety także w Wielkopolsce. A Państwa i moim gościem w programie jest wiceprezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, mecenas dr Tymoteusz Zych. Dobry wieczór. Witam pana mecenasa bardzo serdecznie. Halo, halo. Dzień dobry. Przypomnijmy, panie mecenasie, naszym słuchaczom, jeśli pan pozwoli, że chodzi o kobietę, która miała odwagę i na swoim prywatnym profilu na Facebooku poparła wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przerwania ciąży, porównała aborcję do zabójstwa, no i też skrytykowała dewastowanie kościołów, między innymi. Kilka dni po publikacji zorientowała się, że została wyrzucona z wewnętrznej grupy siłowni, a jej członkostwo w klubie zostało anulowane. Państwo uznaliście, że należy jej się wasza pomoc prawna. Oczywiście. Jeżeli chodzi o wpis, który był przedmiotem krytyki i który był pretekstem do tego, żeby usunąć beneficjentkę naszej pomocy prawnej z listy osób uczestniczących w zajęciach klubu fitness, to my publikujemy pełną jego treść na naszej stronie internetowej. Każdy się może z tym materiałem zapoznać i zobaczyć, że wypowiedź nie tylko w żaden sposób nie jest wobec kogokolwiek obraźliwa, ale też w zniuansowany sposób tłumaczy rzeczywiste znaczenie prawne wyroku, wskazuje, że w żaden sposób nie wpływa on na zakres dopuszczalnych interwencji medycznych wspierających matkę, ratujących jej życie, ratujących jej zdrowie, także tych interwencji, które mogą wiązać się z koniecznością uchylenia ochrony dziecka. Więc tekst naprawdę jako prawnik mogę powiedzieć, że zawiera wręcz wyróżniającą go na tle całej toczącej się debaty pogłębioną analizę tego, z jakimi konsekwencjami wyrok rzeczywiście się wiąże. To jest tak naprawdę tłumaczenie opinii publicznej, tłumaczenie znajomym, bo to przecież prywatny profil, o co w rzeczywistości chodzi. Unikajcie też informacji. Możemy mieć różne zdania, tam zresztą jest tak bardzo wyraźnie to zaznaczone, ale pamiętajmy, żeby opierać tą dyskusję na faktach. No i konsekwencje rzeczywiście takie uderzające w dobra osobiste naszej beneficjentki, czyli zupełnie bezpodstawne usunięcie jej z zajęć, ponieważ mamy do czynienia z trochę mniejszą miejscowością, no to jest też uderzenie w wizerunek. Już lewicowe media, panie mecenasie, zdążyły ogłosić swoim wyznawcom, że oto katoliccy fundamentaliści albo ultrakonserwatywne Ordo Iuris, tak o was piszą, oraz rządowe i oczywiście prawicowe media, podnoszą larum w obronie kobiety, a powinny stanąć w obronie właściciela klubu, który dokonał dyskryminacji i selekcji. Pismo przedprocesowe wystarczy pana zdaniem? Będziemy w stanie to ocenić prawdopodobnie w najbliższych dniach, kiedy zobaczymy reakcję właściciela firmy, ale muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z niesamowitym poziomem hipokryzji i takiej instrumentalizacji prawa, bo tego typu głosy powinny dziwić ze strony osób, które zajmują się często zawodowo, a przynajmniej bardzo często w swojej publicystyce nawiązują do potrzeby zwalczania dyskryminacji, właśnie w tym dyskryminacji ze względu na poglądy, w tym dyskryminacji ze względu na bezwyznaniowość. No, jest oczywiste, że także dyskryminacja osób, które po prostu chronią życie, ma takie samo znaczenie jak dyskryminacja osób, które mają pogląd inne. No taka biurkość, taka niekonsekwencja. Trudno jest to zrozumieć. Panie mecenasie, pozwolę sobie z panem mecenasem nie zgodzić, bo w moim odczuciu oni zajmują się zawodowo, owszem, ale raczej odwracaniem kota ogonem po prostu niż szukaniem prawdy. Ja chciałbym, jeśli pan pozwoli, bo chyba ten temat mam wrażenie wyczerpaliśmy, chociaż pokrótce informując naszych słuchaczy, o co w nim chodzi.
Chciałbym zapytać o to, jak idzie organizowane przez Instytut Zbiórka Podpisu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II, chociaż no też należało pewnie powiedzieć w obronie naszych wartości i przesłania głoszonego przez naszego papieża, dzięki którym miliony ludzi na świecie no, wiedzą, co jest najważniejsze, prawda? Oczywiście. Ta zbiórka to jest element szerszej akcji, którą prowadzi nasz Instytut już od zeszłego tygodnia, która ma na celu obronę Jana Pawła II, świętego, przed dyfamacjami, przed znieważeniami. Mamy do czynienia ze zorganizowanym działaniem uderzającym w dobre imię papieża, to musi być jakikolwiek podstaw, tak? Bo żadne konkretne zarzuty czy zastrzeżenia dotyczące zgodności z prawem działania Jana Pawła II nie zostały w ogóle w ostatnich tygodniach podniesione. Nie ma nawet uprawdopodobnienia tego, że Jan Paweł II w jakiejś części miałby podejmować działania niezgodne z prawem jakiegokolwiek. Czasem jest polityką skrajnej lewicy. Bardzo łatwo jest rzucać takie hasło, jak chociażby Solidarny Seneszyn o przestępstwo Jana Pawła II, czy Roberta Biedronia o ofiarach Jana Pawła II, Robert Biedroń, który sprawiedliwi akcję dewastacji abliczek w miejscach, które są poświęcone pamięci papieża, takie jak chociażby Aleja JP2 w Warszawie. Tak, tutaj w Poznaniu też mamy takie sytuacje, tak. Trzeba reagować. Wszystkich Państwa zachęcam do podpisania petycji w obronie dobrego imienia Jana Pawła II pod adresem wobronejp2.pl. Jako Instytut będziemy też podejmować działania prawne, bo polskie prawo pozwala na ochronę wszystkich osób zmarłych. Nie jest tak, że święty Jan Paweł II nie żyje i w związku z tym można w dowolny sposób obrażać, w dowolny sposób mówić o tym, że popełniał przestępstwo, nawet próby wskazania, o co dokładnie chodzi, na faktach się opieramy. Będziemy bawić się do dóbr osobistych również towarzyszeń i różnych instytucji, które noszą imię papieża. Za co ja również bardzo dziękuję. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, zanim do niego przejdę, chciałem tylko taką techniczną prośbę mieć do pana mecenasa, żeby pan spróbował mówić może bezpośrednio do mikrofonu, telefonu, bo coś tutaj nam troszeczkę te łącza wypadały nie najlepiej. Lewica w Polsce próbuje, mam wrażenie, za wszelką cenę przekonać Europę, że w Polsce prześladowane są kobiety, osoby LGBT i tak dalej. Tymczasem, jak się okazuje, rośnie liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym. I to wynika nie z moich jakichś obserwacji, tylko raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W złożonym do OBWE raporcie przedstawiacie też Państwo 40 przypadków aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Halo, halo? Halo? Tak. Jak pan mecenas, jak pan prezes to skomentuje właśnie? Rzeczywiście przestępstwa z nienawiści to jest problem, który bardzo często bywa prezentowany w sposób całkowicie wybiórczy, fragmentaryczny. Często się przedstawia te przestępstwa tylko w kontekście niektórych grup, pomijając inne, które są częściej ofiarami takich czynów. Nasz Instytut przyjmuje zgłoszenia, reaguje też na zgłoszenia prawne dotyczące przestępstw z nienawiści. To, co mogę tutaj w krótkiej wypowiedzi przedstawić, to że w ciągu pierwszych 2 tygodni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego liczba takich zgłoszeń dotyczących ataków na kościoły, aktów wandalizmu, także aktów przemocy wobec chrześcijan była większa niż w całym roku 2019. Widzimy, że mamy do czynienia z niesamowitą eskalacją tego rodzaju zdarzeń i niestety także zdobywaniem społecznego przyzwolenia na nie. No, duża część uczestników debaty publicznej traktuje przemoc w niektórych przypadkach jako niedopuszczalną, a w innych jako ideologicznie usprawiedliwioną. Na tego po prostu nie można się zgodzić. Trzeba wyraźnie powiedzieć nie, trzeba konsekwentnie stosować to i my będziemy się starali oczywiście o to, żeby ono było stosowane w każdym takim przypadku. Smutną konkluzją tej rozmowy może być też raport Open Doors z początku roku, który wskazuje, że ponad 260 milionów chrześcijan w ogóle na całym świecie zmaga się z prześladowaniami o wysokim stopniu. To są różnego rodzaju prześladowania. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się. Wiceprezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, mecenas dr.